Witam was tutaj, cześć, chciałem zaraz. Zobaczę was na kolejny odcinek z Minecraft PlayStation 4. Po tygodniowej przerwie wracamy tutaj z powrotem. Poczekajcie, muzykę sobie trochę przyciszę, bo Minecraft mi tutaj dudni. I tak, dzisiaj, czym się dzisiaj zajmiemy? Oczywiście czymś fajnym. Ogólnie, musimy się zająć jakąś łódkę, musimy sobie zrobić to na pewno. Przydałby mi się jakiś shaker box, ale raczej tego nie mamy jeszcze, więc trudno. I tak, popływamy sobie dzisiaj. Najpierw sobie trochę pościnamy drzewek. Ale będziemy sobie trochę pływać. Łopata! Od kiedy jest potrzebna tego łopata? Ale dobra, nie ma drudze, tylko dobie. Proszę bardzo, mamy i stawiamy. Będziemy sobie dzisiaj czegoś tam szukać i tego typu różne rzeczy. I tak, czy ja naprawdę mam tak mało narzędzi? Nie, mam więcej, tylko chciałem nagrać sobie odcinek. Okej, dobra. To tak, jakieś tam drewno mi się przyda na pewno. Jakieś żarcie, daj trochę więcej żarcia. Mamy, to też możemy w sumie jeść, więc czemu by nie? Czy coś tutaj jest takiego? Kilo. Nie wiem po co mi na to, ale dobra. I tak. Zanim cokolwiek zaczniemy robić, to sobie zetnijmy jeszcze z parę drzewek. Bo jak się gdzieś jedzie, to wiecie, to trzeba mieć trochę tych rzeczy. Ja jakby coś tutaj pewnie później jeszcze wrócę, ale... Albo w sumie mogę... Nie, bo wszystkiego ze sobą nie zabiorę. Wrócę tutaj, żeby później to po prostu zabrać najwyżej. A póki co po prostu tutaj mam takie najważniejsze ze sobą rzeczy. Później resztę mogę sobie zostawić jakby coś. Mamy też mapę, więc nie powinno być aż tak źle. Najwyżej tutaj zostaniemy później, no. Jeżeli nie znajdziesz nigdzie indziej fajnego miejsca, ale gdzie jakąś wyspę znalazł, czy coś takiego. I później po prostu gdzieś tutaj dalej sobie wypływał na tego typu łowy jak teraz. No dobra, poczekaj. Znajdźmy sobie, no bo tak, oczywiście. Dobra, chyba dużo już tego drewna. 30, 30, 35, dobra. Powiedzmy, że tyle nam wystarczy. O, jajko. Jajko też się mogą przydać. Czy bo tutaj jest ogólnie trochę zwierzaków jest tak przy okazji, ale zwierzakami i tak dalej to będziemy się później zajmować. Więc dobra. Czy też mamy tutaj jeszcze zbędnego jajka? Dobra, powinniśmy być gotowi. Na pewno mi się przyda to. Płyniemy. Dobra, to tak. Pierwsze co, to ja tutaj widzę barwnik. Oczywiście, nie wiem gdzie on jest. O, tutaj widzę... Ty, chodź tutaj. Kurde, chodź tutaj. Barwnik czarny. I tak, zobaczmy, czy tutaj coś jest ciekawego. Czekajcie, tu są jakieś ruiny, a wiecie co znaczy ruiny? Ruiny znaczy jakieś fajne rzeczy. Dobra, popłyniemy sobie tutaj do dołu. Czy my tutaj coś znajdziemy fajnego poza jakimś, no wiem oczywiście czym. Czymś takim, co by chciało mnie zabić. Byłoby fajnie. Okej, dobra. Widzę, co trzeba zrobić mniej więcej. Dobra, najpierw tak, najpierw trzeba oczywiście mieć powietrze. Czy się już robi noc? Tak mi się niestety wydaje. Dobra, czekaj. Tu jest jakaś niezła jaskinia, to tam nie chcę płynąć, ale tutaj... To może być jakiś skarb gdzieś zakopany albo ukryty. Dobra, o tym się zajmiemy, ale zacznijmy od tego. Nie wiem, czy wiecie, już nie możemy oddychać tak łatwo pod wodą, jak to było kiedyś. Czyli sobie stawiamy cokolwiek i jest cacy. Dzisiaj to mi trochę inaczej. Ach, jak ja bardzo nie lubię łódek. Mi się tak strasznie dziwnie steruje. Dobrze, najpierw tutaj sobie... A, mamy już trochę barwnika, dobra. To tak, co jest nam potrzebne? Potrzebne są nam drzwi. Ponieważ jak mamy drzwi... Mamy aż trzy pary, no dobra. Nie było nam potrzebne aż tak dużo, ale... Dobra nasza. Z trzema parami drzwi to tutaj na pewno mi się to uda. Gdzie jest słońce? No, raczej nie powinno być jeszcze aż tak źle. Dobra. Jedyne co by mi się jeszcze przydało to... No dobra, powiedzmy, że jest dobrze. To tak. Chodźmy sobie, popłyniemy tutaj do tego i tutaj sądzę, że mam dziwne czucie. Kurde, naprawili. A już myślałem, że mogę sobie tu tak beztrosko postawić drzwi i wejść. No niestety nie. I umieram. Czekaj, do góry. Szybko. Jaki blok aktualnie jeszcze można oddychać pod wodą? No nie wiem właśnie. W tym problem, bo nie wiem. No ma. Poczekaj, to sobie przerzućmy to i dajmy to. I to są pewnie wodorosty. Poczekaj, zjedzmy, bo muszę mieć trochę żarcia. Może być tam przekopać przez to.
A jeszcze? Dobra, powiedzmy. Płyniemy tu, płyniemy. I teraz próbujemy się przez to przekopać. Dobra. Jeszcze trochę. Szybko! Dobra, udało się. Walka z wiatrakami, jak się jest tutaj na czymś takim. Dobra, i jeszcze raz. Trochę się dziwnie płynie pod wodę szybko. Kurde, nic nie widzę. Dobra, może po prostu zaprzestajmy tego, bo my tu się prędzej utopimy niż cokolwiek zrobimy. I to niestety coś w tym jest. Dobra, chodźmy do łódki i płyniemy po prostu dalej. Bo pomysł tutaj tak, bo są wraki na przykład jak tutaj. Tutaj to ja widzę wrak. Gdzie coś możemy znaleźć rzeczywiście sensownego, ale no. Tak jak to było tutaj, no to tak nie za bardzo. O, jakieś trofeum dostałem. Bardzo fajnie. Dobrze. Sprawdźmy. O, dokładnie. No, tu widzimy jakiś wrak jest. Rzeczywiście sensowny. No i tutaj to rzeczywiście też coś może być. Ale z moim szczęściem do pływania pod wodą. O, dokładnie. To ja tu naprawdę bardzo szybko. Dobra. Idziemy stąd. Musimy się przespać. Bo nie chcę mi się tutaj walczyć teraz z tym całym tutaj beznadzieją, jaka tutaj jest. To tak, tam mamy jakieś te silantyny i takie tam. Czy ja mogę to z... Dziwne, nie mogę zacząć jeść jak płynę. Dobra, chodźmy tutaj. Tu jest nasza tor... Mówię po angielsku cały czas. Tu jest nasza torcz. I od tego powinniśmy tutaj sobie spokojnie dotrzeć. Tak, jeszcze nie widzieliśmy żadnego zombie. Może i dobrze. Tak, ogólnie jest bardzo mało rybek. To też nie jest najlepszą wiadomością. I tak, czy my mamy. To wiem, czy my mamy jakikolwiek węgiel? Nie mamy. Szkoda. Trochę kiepsko, ale dobra. No, teraz już płyniemy. Płyniemy gdzieś tutaj dalej. Płyniemy gdzie? No, popłyniemy do tego statku, bo może rzeczywiście coś znajdziemy dzisiaj tam ciekawego. I ogólnie napiszcie w komentarzach, bo tam widziałem, że wam się spodobało, że jest Minecraft, gdzie będziemy tutaj ogólnie pływać. W sensie, czy tutaj zostajemy, czy gdzieś dalej jeszcze idziemy i tego typu różne rzeczy. Dobra. Wykopmy to sobie. Dajmy to sobie trochę jakiś upust. Swoją drogą tutaj mieszkanie to byłoby fajnie dosyć, ale samo tutaj suszenie tego jest trochę... Jest, dobra, jest skrzynka. Dobrze, dobra nasza. Widziałem tam skrzynkę. Więc powinniśmy być tutaj w stanie tutaj coś takiego zdobyć fajnego. Tylko z naszym jeszcze powolnym opadaniem tutaj na dno. Aha. Mapa skarbów, dobra, to jest fajne. Oszty. Nie mogę zginąć znowu. Już raz zginąłem tutaj na czymś takim, teraz znowu nie będę tutaj ginąć. Czy tam coś może być jeszcze ciekawego? No teoretycznie, ale dobra, wiecie co? Tam był tylko głównie papier, więc to mnie mało interesuje, bo trzcinę cukrową to ja też tutaj posiadam. Mam tam swoje, więc w swoich gabaretach, więc na razie tym się nie zajmujmy. Dobra, czy coś my tutaj jeszcze mamy pod wodą? Bo tak, ogólnie widzę, że to jest całkiem duży. O, tu mamy przed nami jakąś łajbę. I ta łajba mi się podoba. Znaczy, niekoniecznie. No, jest ciekawa. Poczekaj. Chodźmy tutaj. Zobaczmy, co tutaj w niej jest. Bo tutaj coś już. Aha, to jest taka. Serio. Ja myślałem, że tutaj coś ciekawego faktycznie. No, może tutaj rzeczywiście jest jakaś skrzynka. Jeszcze to otwórz. O, dobra, świetnie. No, jakieś żarcie, marchewka. Jakieś papier. Zgniłe mięso, teraz zbieramy póki co. Marchewka i jakieś buty. Buty zawsze coś. To jest skórzane buty, spacer w głębinach plus 3. Znaczy, że będziemy lepiej chodzić pod ziemią, czy co? Możliwe, nie wiem dokładnie. Dobra, tutaj nam się trochę nowej mapy odkryło. To możemy też właściwie tutaj sprawdzić i mamy mapę skarbu. I jesteśmy całkiem blisko niego. To możemy tym też się dzisiaj zająć. Jeśli taki będziemy tutaj
sobie zwiedzać bardziej. Dobrze, zjedzmy sobie to. I sprawdźmy, czy tutaj coś jeszcze mamy ciekawego. Ale raczej sądzę, że aż tak dużo to nie ma tutaj w tych statkach. Jedna skrzynka, no bywało lepiej. Wspólnego wioski jeszcze żadnej nie znaleźliśmy. No a, no tak, bo w sumie my tutaj szukamy głównie wioski. Ta. Wiecie co, ja naprawdę lubię żółwie, żeby nie było. Ale ja potrzebuję jego. No wiecie, wiecie, wiecie. Pod, no istota, która. Nie wiem, jak ciebie. No wiecie, wiecie doskonale, co ja chcę. Ja chcę jego hełm, bo da się z ich skorupy zrobić taki piękny hełm. Ja później będę się naprawdę nimi o nie troszczyć, tak? Tylko teraz póki co potrzebuję czegoś tego, no dosyć bardzo nawet. No tu jest ich taki dużo. No to nie zabiję ich wszystkich, tak? To jest. Czemu ja ciebie nie mogę zabić? To tylko od dołu? Dobra, też mi nic nie dał. Kurczę. Mogą tutaj też jakiś wilk grasuje. Dobra, ale mniejsza z tym, bo ja tutaj robię tyranię, a nie mam tego, czego bym tutaj chciał, bo ten hełm naprawdę jest bardzo fajny. I byłoby fajnie tutaj go dostać. Tylko jest pewnie mała szansa, żeby go w ogóle dostać, tak? No na pewno. Na pewno ja tutaj się z nimi tutaj walczę. A to przecież wiadomo, że o to chodzi. Jakby coś tutaj są jeszcze ich jajka powinny gdzieś składać, ale nie wiem, jak to jeszcze jest z tym, więc. Więc tego to ja wam nie powiem. No sorry, wiesz co, ja naprawdę nie chciałem tego ci robić, no ale. Ale nie mam. Mieliśmy chyba wszystkich i nie widzę tu żadnego. Nie, jest jeszcze. Dobra? A widzę, nasz płynie. Uważaj, kryj się. Kryj się, bo widzę, nasz płynie. Dobra. Ciach, ciach. Ciach, ciach. I daj mi to, co chcę. Dobra. Niech ktoś mi kiedyś to napisze. Może mi ktoś napisać w komentarzach, jaka jest szansa, żebym dostał hełm tutaj żółwia. Bo widzę, że rzeczywiście jest bardzo mało. Dobra. Tak w międzyczasie to możemy ubić parę świnek, bo żart się nam się kończy. Proszę bardzo. Świnka, chodź. Tutaj zębem też bym dzisiaj oczywiście nie pogardził, ale no. Ty, gdzie mi tu? Żebym tutaj musiał do ciebie tak biec, tak? Dobra, chodźmy do łódki, płyniemy dalej. Tutaj ta mapka. Coś tutaj się... Nie, dobra. Czekaj, tak w ogóle to tak. To pewnie jest w tym kierunku, tak? A nie, czekaj. Co? Zaraz. Nie, bo poczekajcie, znajdźmy już ten... Dobra, poczekajcie, najpierw sobie... Dobra, może po kolei. Mniej więcej wiem, gdzie to jest. Więc popatrzmy sobie tutaj, co jest jeszcze blisko tej wody. Później będziemy patrzeć. Tu jest jakaś jaskinia, dobra, to tam... To akurat mnie teraz mało interesuje. Dalej... nie widzę tutaj żadnych zbytnio... Jest jakaś ruina, dobra, zaraz do tego podpłyniemy. Tutaj jakieś zabudowania, czy coś... Wzdłuż wody... Nie, nie widzę nic. Jakieś tylko dorsze pływają. Dobra, tutaj widzę jakieś... Coś tutaj jest. Ej, tu jest duża łajba. Tak samo jak tutaj widzę tych nieprzyjemnych panów z tymi. Trzeba będzie później walczyć pod wodą. Ale dobra. Pomijając to, jak bardzo widzicie, mi się tutaj to... To tu jest statek. I to jest niepodważalne. Dajmy sobie tutaj miejsce, gdzie możemy sobie stanąć. Świetnie. I tak. Tu mogą być nasi mili panowie topielcy. To mi się najmniej podoba. Ale ten statek, jakbyśmy nam się udało zrobić. Ło, panie. Ale byłoby fajnie. No tu oczywiście, że musi być skrzynka. I to nawet nie jest aż taka zła. Gorzej z tym, że stąd ucieczka jest trochę mniej fajna, ale... Kurde. Idziemy stąd. Idziemy. Do góry! Szybko. Tak, może trochę szybciej się rzeczywiście przemieszczamy tutaj, jak jesteśmy teraz w tym trybie, ale... Ale czy to dużo jest szybciej, to wam tego nie powiem. Ale zjedzmy, ja nie chciałem tak by łódki, tylko chciałem zjeść. Bo jeszcze na pewno tutaj pod podkładem coś może być. Dobra, czekaj, tu sobie otwórzmy. Żebym miał łatwe dojście. Okej, oczywiście drzwi.
Żebym tam nie zdążył dotknąć teraz, tak? Okej, widziałem topielca, dobra, to mi się nie podobało. To było na pewno, tak? No jest, oczywiście, że tak są. Dobra, no teraz... Nie, cały czas go interesuje. Już, gościu, opadaj się na dół. Naprawdę, ja nie chcę mieć dzisiaj z tobą zwady, tak jak to było ostatnio w ostatnim odcinku, gdzie naprawdę trochę z tobą sobie powalczyliśmy. Ale widzę, że naprawdę jesteś jakiś tutaj... No, jakiś taki nakręcony. No, trudno. Trudno, mówiłem, żebyś tego nie robił, ale... Ale ty się nie dałeś. Dobra, sprawdźmy tutaj... Tu jest cały czas jestem pod wodą? Nie wydaje się już tak. No, ale jestem. Tam jeszcze chyba skrzynka jest. O Boże, jaki wielki my tu łup mamy. O ty, panie. Dobrze, że tę marchewkę mamy swojego, bo możemy... Już tako jako tutaj eksplorować te podwodne. Cóż, okej, dobra, tu jest... Dobra, zabijmy tego pana kolegę i miejmy go z głowy. Dobra, chodźmy na górę. Tak, w ogóle nie ma tych z trójzębem, więc póki co jest całkiem cacy, bo oni to są jak fantomy. Nieprzyjemni, dobra, tu widzę kolejnego niestety. Więc nie najlepiej. Okej, mamy skrzynkę kolejną. Chodźmy do góry. Jeść. Tak, swojego zaraz będzie tutaj problem jeszcze inny. Bo nam się dzień skończy. Dobra, chodźmy tu. Dawaj. O, to ja rozumiem. Tutaj rzeczywiście są jakieś sensowne już rzeczy. A nie jak to było przed chwilą. Znaczy, no były tam jakieś tam miary sensowne, ale to nie to, co tutaj. Dobra, mam dziwne czucie, że tutaj już jest wszystko, co tutaj było, więc płyniemy dalej. Gdzie jest nasze miejsce delta? To jest chyba gdzieś tam, tak? Tak, dobra, to płyniemy do naszej bazy. I sobie poszukamy skarbów. Mamy już dzisiaj dwie mapy skarbów, więc całkiem. Zjedzmy coś sobie po drodze. Może coś jeszcze zobaczymy po drodze. Na dole, byłby fajnie. Bardzo by mi się przydały. Wiadomo co. Dobra, jest, widzimy. Czy teraz my już tutaj wracamy dzisiaj? No, cały czas nie ma żadnej wioski, co jest akurat najbardziej nieprzyjemne. Ale no cóż. Takie życie. Dobra, wioską się zajmiemy później. Chodź, nocuj. Mapa skarbów, tym się teraz zobaczmy, bo to jest gdzieś mniej więcej tutaj, gdzie my tutaj nocujemy. No nie gadaj. No wydaje mi się, że to jest tutaj. No wiecie, jak to tutaj jest z tymi skarbami jest. Że one raz są, raz ich nie ma. A, gdzieś tutaj musi... Gdzieś on tutaj musi być, co nie? Mniej więcej. Mniej więcej oczywiście. Dawaj. Chciałbym go znaleźć tutaj. Co jak co, ale ten skarb by mi się przydał tutaj. Dobra. Dobra. No to nie ma go tutaj aż tak blisko, więc kopiemy dalej. Może jest, ale może jest trochę dalej. Nie wiem niestety tego. Jak zawsze. Jest! Mamy skarb. Całkiem go łatwo znaleźliśmy. Czemu go nie mogę... O kurde. No, powiem to tak. Mamy tu trochę rzeczy fajnych. Mamy trochę golda. Dobra, musimy sobie stąd zrobić jakieś wyjście, bo tu już jest tego zbyt dużo. No, to mi się podoba. To mi się naprawdę podoba. Tym bardziej, że to jest nasza pierwsza mapa skarbów. Schowamy ją tutaj ciebie, proszę bardzo. I tak, mamy tutaj trochę takich dziwnych, nudnych bloków, które możemy sobie spokojnie wywalić do tej naszej skrzynki. Tak, zróbmy powiększym tą skrzynkę, bo za chwilę mi tutaj będzie już mała. Proszę bardzo. Ciach. Jak ja tego nie lubię. Jak ja teraz tego nie lubię, że mogę postawić tak tą skrzynię obok tej drugiej. Nie, nie ma. To tak, my tu sobie wrzucimy drewno. Na pewno piasek, piaskowiec, drzwi, ziemia. Schody, ziemniaki, złoto, to. Mapa skarbów, to zaraz będziemy ją patrzeć. I tak, co to jest to tu? Klątwa
Spętania. Nie wiem, nie chcę próbować. Uwierzcie mi, jakoś mnie to nie kusi. Dobra, ale wróćmy do naszej skrzynki, która tutaj jest. Którą dziwnie nie mogę otworzyć od góry. Ale dobra. Ale to jest trochę taki snapshot tutaj na. No wiecie, co zresztą sami. Co, no tutaj mamy srebro, trochę rudy żelaza, ale dobra. Tak, żelazo, 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 żelazo. Książka i pióra. Książka i pióra, jakaś mikstura, fajnie. Przy okazji mamy skrzynkę. Skrzynka mi się też przyda. Dobra, parę fajnych rzeczy tutaj na pewno by było. No, to tak, zacznijmy sobie od rzeczy ważnych, ważniejszych, czyli do odrzucenia rzeczy. Mamy serce oceanu, perłę. Mamy trochę tego. Trochę tego. Czy coś w tych książkach jest? Bo mi się wydaje, że jednak nie. Otwórz. No, dokładnie, nic nie ma. W tej tak samo nie powinno być nic. Czekaj. No, dokładnie, więc mamy książki dwie. I teraz tak. Mamy też zbroję. Tutaj jest. O kurcze. To jest inny skarb. To też możemy się zaraz nim zająć. Wróćmy sobie całą resztę tutaj, którą mamy. Okej, nie mamy środka. To jest trochę problemem, ale środek chyba możemy sobie już stworzyć z. Mamy trochę srebra, więc proszę bardzo. Poczekaj. Ciach, ciach. Dokładnie, dziękuję bardzo. Mamy zbroję. Jesteśmy, że tak ujmę, ubrani. Jakkolwiek to nie wygląda. Dobra, jedyne co mnie zastanawia, tak, są tutaj te buty takie zwykłe, które mają pancerz 1. Aha, okej, okay. One też mają pancerz 1, dobra, to jak tak, to tak. Dobra, to wyrzuć, wyrzuć. Mamy miksturę na regenerację przez 45 sekund. Nie jest to jakieś boskie, więc no nie. I mamy jeszcze jedną skrzynkę. Skrzynka się nam przyda. No i tu zaraz sobie ją po prostu otworzymy. Tak, i mamy węgiel. I to mi się chyba najbardziej przyda, bo możemy sobie upiec ziemniaki. Więc tak, czy my, czekaj, bo mamy tutaj trochę kobla. Zróbmy sobie tutaj nasz piecyk. Gdzie jest tu piecyk? No teraz muszę. Czy jak tutaj gdzieś mam lampki dole? No, mogę sobie włączyć lekkie oświetlenie, ale na większe oświetlenie to ja muszę już włączyć sobie coś innego. No ma, lekkie oświetlenie. To nie tu. Tu, okej, dobra. Mamy, proszę bardzo. A nie, to i tak mamy postawić. Bo skrzynka i tak nam się przyda. Może jakiś. No wiem. Nie wybiegajmy zbyt bardzo do przodu, co byśmy tutaj jeszcze może i nie zrobili. Lecz po prostu, proszę bardzo, mamy, idziemy, płyniemy. Płyniemy po resztę. Mamy tutaj naszą łódkę, którą naprawdę trochę zwiedziliśmy. Tak. Zobaczmy, w którą stronę trzeba się przemieszczać, żeby się przemieszczać. Okej. Wydaje mi się, że to jest w tym kierunku. No bo jednak tam był ten wrak gdzieś, więc to byłoby nawet trochę logiczne. Ale zobaczymy. Tak? O, pojawia się coś. Zobaczycie, zaraz znajdziemy kolejny skarb. Pomijając to, że odcinek zaraz skończymy, bo już trwa prawie pół godziny, 23 minuty jest na moim zegarku, więc kończymy go oczywiście też, ale widzę, że jest szansa, że znajdziemy go gdzieś. Co tutaj jest? Rybka. A ja już myślałem coś ciekawego. Znaczy, no rybka jest ciekawa, ale wiecie o co chodzi. Na jakiejś wyspie. Nie gadaj, to nie może być ta wyspa. To jest ta wyspa. To jest ta wyspa. Okej, dobra. A nie. Wydaje mi się, że jest to gdzieś tutaj pod wodą, ale dobra. To jeszcze raz, gdzie to jest mniej więcej? Nie tu, nie w tym kierunku. Tu. Dobra. Miałem sobie pokopać. Dobra, znajdźmy ten skarb i będę w niebo wzięty, naprawdę, bo znalezienie dwóch skarbów, ogólnie znalezienie jakiegokolwiek skarbu w Minecrafcie teraz, nawet po tej aktualizacji, to jest coś trudne. A jeszcze jednego, to w ogóle byłoby fajne. Ale oczywiście to jest trochę trudne, więc będziemy po prostu próbować, tak? Jest jeszcze oczywiście woda, która nam w ogóle nie będzie ułatwiać tej pracy, ale no. Powiedzmy. Dobra, gdzieś powinno to być tutaj. Jeżeli ta mapa nie jest zbugowana i rzeczywiście tutaj jest to, czego szukamy, to jest fajnie. Jeżeli jest problem z mapą, no to tak trochę mniej fajnie, no bo jednak chciałbym znaleźć ten skarb, jak już powiedziało, że tutaj może być.
Ok, nie musimy nawet żyć. Fajnie. Jeszcze sobie tutaj trochę zróbmy tego. Poczekaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, dobra. No, kobla to się już dłużej robi. Tutaj. Gdzie jest ta skrzynka? Ale ja się pytam. Ona gdzieś tu powinna być. Co prawda zrobiliśmy trochę mniejszą tą dziurę, ale tak czy siak. Gdzieś ona tu powinna być. Mamy już całkiem dobrą zbroję przy okazji, ale. Tu. Sprawdźmy. Gdzieś bardziej tu, niż tutaj, jak to ja zacząłem kopać blisko tej. Ja zacząłem kopać tam, gdzie to byłoby dla mnie wygodnie, a nie tam, gdzie to powinno być. A, czy to się robi już ciemno? Tak, robi się ciemno. Oczywiście. Powiem to tak, oczywiście. Poczekaj. No powiedzmy. Łopatą zwykłą to się fajnie kopie, ale jak się jest na powierzchni, jak się jest pod wodą, to tak się robi trochę denne tutaj te kopanie. No tak trochę. Dobra, fajnie byłoby to wykopać jeszcze przed nocą. Tak tylko powiem. Tak naprawdę, tak tylko powiem. Żeby nie było. Ale byłoby fajnie, tym bardziej tym, czym ja tutaj kopię, bo to nie jest jakieś, nie wiadomo co. Gdzie to jest? Ja się pytam. Halo. Jeszcze mnie tutaj zsuwa i w ogóle. A nie, bo my im głębiej jesteśmy, to po prostu się robi ciemniej. To takie nawet trochę logiczne by było, tak? Albo to może być jeszcze tutaj. Czy to jest kolejny nasz ukochany bug, w którym szukamy tego, czego tak naprawdę i tak tutaj nie ma? Ale by mi się to nie spodobało. No dobra, okej, może to być jeszcze tutaj. Może. Może nie, może tak, nie wiadomo. Jest! Dobra, mamy to. To tak, my to sobie oczywiście dojdziemy do tej skrzynki normalnie w warunkach, gdzie nie ma wody, bo nie mam zamiaru tutaj walczyć z tym. Ale tak, nasza łopata się niedługo zniszczy, niestety. Szkoda trochę. W ogóle jeszcze nie wiem, że ani razu w jaskini. To też jest ciekawe. Tym bardziej, że mamy trochę już tych naszych rzeczy tutaj. Tak, ta wyspa jest naprawdę bardzo mała. No ma. Mamy kolejne serce oceanu. Mamy TNT. Mamy trochę złota. Mamy miksturę oddychania pod wodą 3 minuty. O, to się przyda. To się na pewno przyda. Mikstura regeneracji. Diament. No, to dobrze. I mamy jakąś muzyczkę. Fajnie. Naprawdę całkiem nieźle. Robi się noc. Widzę to. I can see that. Więc chodźmy do łódki i płyniemy do naszego portu. Płyniemy do portu. Mamy trochę surowców, mamy diament, więc jest całkiem nieźle. I znaleźliśmy kolejną mapę. Poczekaj. My płyniemy w dobrym kierunku, co nie? My jesteśmy gdzieś. Tam daleko, o kurczę. Znaczy, no byłem już w ciemniejszych czasach, ale no. To będzie, że tą łódką jeszcze tak telepie, to w ogóle już jest fajnie. Nie, ty, płyniemy tu. Dobra, miejmy nadzieję, że tutaj zaraz znajdziemy. Tym bardziej, że u mnie zaczyna się robić ciemno. I to jest akurat. Chwilę nie patrzyłem się na ekran i od razu gdzieś skręciło. To jest akurat to mniej fajnie. Fajnie, że pod wodą to wszystko tutaj podświetla się ładnie. To trochę też pomaga, ale no dobra. To dzisiaj trochę mamy tutaj skarby dzisiaj. Dziś szukaliśmy sobie trochę skarbów, prześpimy się. Na następnym odcinku zajmiemy się może jakąś małą chatką tutaj czy coś. Villagerów bym chętnie znalazł, bo wtedy to możemy się zająć, tak. Ile to ma pancerza? 6. Dobra, to dla nas nie interesuje. To w sumie nas tutaj jest tego mało co interesuje. Czekaj. Miskrzone oddychanie pod wodą. Dwie na oddychanie pod wodą. O, to dobra. I na regenerację. I serce oceanu. No to całkiem nieźle. Mamy jeszcze oczywiście fajną rzecz, która się zwie. No wiemy co. I mamy ziemniaki. Dobrze. Ugotuj jeszcze mi to. I będziemy właściwie kończyć na dzisiejszy odcinek. Bo co tu dużo mówić, no. Mamy trochę takich rzeczy tutaj już potrzebnych. Możemy już tutaj jakoś zaczynać naszą rozpustę. Mamy TNT, więc początek już jest naprawdę bardzo dobry odjechany. Mamy jakąś płytę. Mamy już dwa serca oceanu. Mamy pierwszy diament. To też jest fajne, ale nie wydobyty, więc taka trochę półzabawka. Okej, już nam się nie mieści. Już nam się nie mieści. Ale ledwo co my tutaj tak właściwie gramy. Mamy ziemniaka upieczonego. To też jest bardzo przydatne.
Więc co tu dużo mówić. Mam nadzieję, że się nam się podoba. I poczekaj, mamy 30 minut odcinka. Przepłyniemy się ostatnią wycieczkę. Ostatnią wycieczkę. Zobaczymy tylko, czy tam gdzieś będziemy kontynuować i jeśli tak, to tam od tego miejsca, gdzie skończymy ten odcinek, będziemy kontynuować następny. Miejmy nadzieję, że tam TNT nie wysadzi tych wszystkich skrzynek, bo będzie problem. To byłby rzeczywiście problem, bo tam na razie wszystko trzymamy. Dobra, co mi tutaj tak się kręcisz? Okej. Gdzie my jesteśmy? Dobra. Tu jakiś się podobno się da przepłynąć. Jakaj, my tu chyba już byliśmy. Ta, tu nic nie ma ciekawego. Poczekaj, to nie. Popłyńmy tam, gdzie może być coś ciekawego, czyli już dosyć daleko od naszej miejsca startowego. Ale dobra, bo dzisiaj sobie tak popływaliśmy bardzo. Łódką hen daleko. Więc poczekaj, znajdźmy sobie tu, bo przy tej stronie tutaj tej wody to my zbytnio nie pływaliśmy. No, to chyba powiedzcie mi jasno, tutaj nie pływaliśmy. Ogólnie to jest bardzo fajne, bo to jest bardzo duży ocean. Jest jakaś równina czy coś? Tutaj jakaś jest też coś kolejnego. Ale villagerów jak ja nie widziałem, tak nie ma cały czas. O kur... Nie! Nie! Łódka! Chwila! Jest! Kurde, tylko ja, żebym tutaj jeszcze wypłynął stąd. Łódka! Chodź tu do mnie. I musimy wypłynąć stąd, bo tutaj są te widy. Łódka, chodź, dobra. Kurczę, nie mogę jej kliknąć. Nie mogę kliknąć jej. Jeszcze na koniec mnie tutaj musiało wciągnąć oczywiście, co nie? Dobra, wróćmy do tego. O czym ja tu mówiłem. Kończy nam się tu mapa. Nie! Ty, kur... I tutaj jest jakaś równina, która wciąga. No to było do przewidzenia, tak szczerze powiedziawszy, bo... Tak, i skończyła nam się mapa, więc tutaj już zbyt dużo nie poszukamy. Tutaj jest jakieś dziwne bagno, czy co jakby to nazwać. I tutaj jakieś kolejne wciąganko. Dobra, mam nadzieję, że się nam się podobał. Jeśli tak, możecie zostawić łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Poczekajcie, przepłyńmy z tego bagna, bo tutaj to nie chcę kończyć odcinka. No, proszę bardzo, do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!